Jesteśmy tu w całkiem pokojowym celu. Za tydzień spotkamy się w Warszawie i tam będziemy wkurwiać gości z wiejskich. Pajaców, którzy wymyślili kretyńskie prawo, które do więzienia pozwala zamykać obywateli tego kraju tylko za to, że posiadają kawałek rośliny, której ktoś uznał za nielegalną. Tą bzdurę trzeba obalić. Po to tu jesteśmy. Tego wymaga demokracja. Spotykamy się tutaj też w obronie pacjentów. To jest dopiero drakońskie prawo, które skazuje ludzi na kontaktowanie się z przestępcami, z bandziorami celem ochrony życia i zdrowia swoich bliskich, swoich dzieci dotkniętych lekką formą padaczką, stwardnieniem rozsianym czy różnego rodzajami raka. To, że wysyła się do nich policja, a nie lekarze, uważamy za zbrodnię i z tego rozliczymy kiedyś bandytów z wiejskiej. Na to jeszcze przyjdzie pora, a na razie Kraków. Zapal, 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 niosę dla świata apam. Zapal, 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 zapal. Zapal, zapal, niosę dla świata, a pap, zapal! Gdzie hałas dla samych siebie! Zróbcie hałas dla organizatorów! Zróbcie buu! Wiecie dla kogo? Buu! Jarosław Kaczyński wiedział w końcu, że tak, marihuanę również robi się z konopi. Wydaje się, że już coraz więcej do tej małej kaczej główki udało się przebić i mamy nadzieję, że już niedługo w Polsce w bólach i po licznych trudach uda się wprowadzić ustawę, która umożliwi używanie konopi w celach medycznych. Bo to jest zwyczajne kurestwo, że w tym kraju ktoś uznaje za przestępcę tego, który samego siebie bądź drugą osobę chce leczyć przy pomocy konopi. Trzeba być totalnym imbecylem i dewiantem albo dostawać bardzo grube pieniądze od koncernów farmaceutycznych, tak jak je dostaje minister Radziwiłł. Minister, jak my to mówimy, nie zdrowia, bo to nie jest zdrowie, kiedy do pacjentów wysyła się policja, a nie lekarzy. To nie jest Ministerstwo Zdrowia, w którym lekarza doktora Bachańskiego, który leczył dzieci z lekoopornej padaczki przy pomocy konopi, usunięto z pracy, który musiał dopiero przed sądem wywalczyć to, że jednak nie robił nikomu nic złego, a wielu przyniósł ulgę w cierpieniu. Dopiero sądy, a nie politycy, zauważyli, że to bzdura, że medyczna marihuana dalej jest nielegalna. Ale to nie sądy ustanawiają w Polsce prawo. Dlatego pamiętajmy o tym i rozliczajmy każdego skurwiałego polityka, który wziął pieniądze od mafii i dalej robi swoje, robi brudną, babilońską robotę. Przyjmuje kasę od ludzi, od czarnych interesów. Na nich też przyjdzie czas i wtedy pokażemy, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli pokazywać, do czego służy sznur konopny i do czego służą brzozy. Chociaż ja przyznaję szczerze, że już jestem na tyle wkurwiony, że niejednego dzika i chuja z wiejskiej bym powiesił. Po prostu fizycznie za to, co robią w
nami, Polakami, nie tylko Polakami. Bo w więzieniach siedzi też bardzo wiele różnych innych nacji w Polsce. Niedawno przyjechał tutaj mój kolega z Jamajki. Za jednego skręta miał tutaj tylko przesiadkę na Okęciu. I za jednego skręta ta przesiadka trwała równo 48 godzin. Został na szczęście z powrotem deportowany na Jamajkę za pieniądze naszego rządu. Na Jamajce długo policjanci się śmiali za to, że polski rząd płaci za to, że Jamajczyk za skręcenie i spalenie jointa w Polsce jest na koszt polskiego podatnika przewożony na Jamajkę. Prawdę mówiąc, on się ucieszył, bo jemu nic się z tego nie stało. Ale tak są właśnie tracone nasze pieniądze. Rozliczajmy dziadów z wiejskiej i jak przyjdzie taka możliwość, to wychłostajmy ich grube spasione na prohibicji dubska sznurem konoptem. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj okazję zainstalować pod pręgierzem niejednego Zbyszka Ziobrę i niejednego Kaczyńskiego, którzy pewnie na imprezach walą koks za nasze pieniądze i śmieją się policji w twarz, bo mają immunitet. Sadzić, palić, uwalniać się mali! Sadzić, palić, uwalniać się mali! Tak właśnie, marihuana jest drugą kandydatą do ścigania. Prohibicja pozabijała nas więcej niż marihuana. Marihuanie nie udało się zabić jeszcze ani jednej osoby na tym świecie. A mimo to alkohol jest dostępny na każdym kroku, a marihuana jest nielegalna. Co roku przychodził z nami na marsz profesor Wetulani. W tym roku patrzy na nas tam z góry i mam wrażenie, że załatwił nam zajebistą pogodę. Taką, jaką lubił. Nie za gorąco, nie za zimno, w sam raz na loleczka. A był użytkownikiem konopi rekreacyjnej, był propagatorem zdrowego podejścia do marihuany. Politykom nie wypadało konfrontować się z takim autorytetem, jakim był profesor Wetulani, który mówił, że jeżeli być logicznym i zakazywać tego, co jest naprawdę niebezpieczne, to powinno się zakazać himalaizmu. Dużo więcej jego znajomych zginęło w Himalajach niż jego znajomych używających marihuany. Tymi argumentami innymi wspierał nas, a teraz wspiera nas z góry tuż obok Boba Marleya i innych ciomeczków, którzy tylko czekają na to, żeby była i tutaj legalizacja. Miejmy nadzieję, że nastąpi to szybciutko. Ej, daj mi bucha, dobry ten joint. Ej, daj mi bucha, dobry ten joint. Ważne ja się, ale nie ważne skąd. Ej, daj mi bucha, dobry ten joint. Daj bucha, 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 bucha. Daj bucha, wszyscy kurwa ma. Jeszcze raz. Daj bucha, bucha, bucha.